Siemanko ludzie, witam już w pierwszej części mojego poradnika do GMP. W tym poradniku pokażę wam, jak wbić na mój serwer, no i inne rzeczy, więc wpierw wchodzimy na stronę. Kurde, coś mi tutaj, ścinę trochę ekranu, sorry. Dobra, a teraz obejrzmy sobie forum, tak ono to już wygląda. Mamy chat, mamy, dobra, więc wchodzimy w tablicę ogłoszeń. Tu możemy pobrać addon i inne pliki potrzebne serwera i oraz bonus. Także tu mamy z dwóch źródeł, z Mega Upload i ze Speedy Share, ale pokażę wam opcję ze Speedy Share, bo jest łatwiejsza, ale możecie i z tego pobrać. Tu mamy także instrukcję słowną, ale ci co nie wiedzą, no to ogarnę im to na filmiku. Dobra, więc pobierzmy ze Speedy Share, zaraz przewinę. Pobierzmy ten, addon, music i kolony Zen. Otwieramy sobie tutaj i je pobieramy klikając na prosto na link. To nie powinno być trudne. To samo w pozostałych stronach. Dobrze, gdy już nam się ściągnie, możemy sobie to wywalić na pulpit. Tu mamy kolony Zen, Music i MT Addon. Więc teraz sobie rozpakujmy kolony Zen. Czekajcie, momencik. Ja to kręciłem ten program, nie nagrywa dźwięku, muszę go zsynchronizować sobie prosto już potem. Więc trochę są takie opóźnienia. Nie są one spowodowane lagami czy tym innym, tylko ja po prostu podkładam głos. Dobrze, więc wchodzimy sobie w Gothic 2. Data. Znaczy work data, dobra, work data i words. Jeśli nie mamy tych folderów, to sobie doróbcie. I tu wrzucamy kolony Zen. Ja sobie podmieniam, bo już mam. Teraz wracamy z powrotem do work data i tu sobie rozpakowujemy music dat. Jak mówiłem, tego nie trzeba pobierać, bo to jest dodatkowe. Chcecie albo nie, nie pobierajcie, nie będziecie mieli wyżej dźwięku po prostu. Więc to wwalamy sobie do work data. Scripts i music musimy podmienić. Czy sorry, nie tutaj. Nie da się rozpakować, dobra, więc cofnijmy to. I wrzucamy te dwa foldery. Tak. Tak i... No i podmieniamy wszystkie konflikty. I teraz ostatnia rzecz, addon. Zaraz przejdziemy do addona. Pokażę wam, gdzie go wkleić. Otóż go już wklejamy trochę inne miejsce. Musimy wejść do data i tylko data. Teraz otwieramy sobie ten addon. I wypakowujemy sobie pliczek MT Addon V25. Przesuńmy sobie to, bo nam będzie przeszkadzać. Dobra. I wyrzucamy. Tak, ja to mam, więc podmieniam tylko. I teraz wchodzimy na stronę Gothic Multiplayer. Tu już macie link. Zaraz go za momencik napiszę. Gothic Multiplayer. Jeśli mamy konta, musimy się zarejestrować, ja mam, więc się tylko zaloguję. To wam nie powinno sprawić problemu, bo jest dość łatwe. Kompletnej doza by tego nie zrobił. Dobra, więc ci, co już mają konto, więc się logują. Dobra, teraz wchodzimy w zakładkę graj. Dobra, wchodzimy w zakładkę graj, zaraz. Tu mamy opcję serwera, tam forum. Dobra, wchodzimy za kartkę graj. I pobieramy sobie GMP ponownie. I klikamy download now. I to nam pobierze GMP.exe. Ponownie sobie wrzucamy na pulpit. Odpalamy. Tak. Wybieramy język polski oczywiście, chyba że wolimy angielski. Dajemy dalej. Dalej, ok, zgadzam się. Jeśli nam będzie walać błąd, że nie możemy zainstalować, no to musimy z panelu sterowania usunąć Gothica Multiplayera bądź kruka, bo to jest tym spowodowane. Jak już to zrobimy, powinno się normalnie dać zainstalować i wybieramy teraz folder z nocą kruka. To będzie program Files JWT. Tak, chyba ma większość osób, a jak nie, to chyba sobie już jakoś znajdziecie. I dajemy wtedy OK. I zainstaluję. No, ale ja mam problem, bo nie mam...
Mam spieprzone pliki rejestru, ale normalnie wam się by zainstalowało. Cóż, w każdym razie powinno wam to się zainstalować. Już chyba, że coś macie nie tak. W każdym razie, jak mówiłem, zróbcie tak, jak mówiłem w rejestrze. Albo w tym, w panelu sterowania. I teraz ponownie wracamy na stronę Gothic Multiplayer. No, szybciej, okej. Okay. Stronka nam się powoli ładuje. Trochę net mi się zamula, ale okej. Okay. Tu trochę nam stronka szaleje. Teraz jeszcze raz wciskamy graj. I tym razem już wbijamy na serwer. Tu po lewej widzicie stronę sobie, różne strony serwerów. Tu wbijamy nasz, to jest hkmałpa2014 i wciskamy graj. Tu trochę strona znowu zamula, jednakże tak to jest tylko tak na filmiku. Tu już taki mam jakiś program. W każdym razie tu wam jeszcze wyskoczy skrypt, czy chcecie aktywować. Wciskacie, że tak, już normalnie loguje was na serwa. No, tu mi się to nie pokazało, ale sorka. Ale jak już jesteście tutaj, to już powinniście dać radę. W każdym razie jeszcze jest jedna ciekawostka. Wyjdźmy tylko ze stronki, nic to już nie da. Ok. Wejdźmy sobie jeszcze w Gothica. Jeśli byście mieli lagi w GMP, to polecam wam wejść w system. Gothic 2 odpalić właściwości. Co tu? O, właściwości, ok. Gdzie one są właściwości. Wchodzimy w tryb zgodności i uruchamy serwis mpakiem. I dajemy zastosuj. No i teraz już nie powinno być lagów. W każdym razie w tym filmiku to już wszystko. Ja was zapraszam na serwer, na grę, a na serwie poznacie zasady RP. No i spotkacie ze mną, więc cześć. Siemanko ludzie, witam już w drugiej części poradnika do GMP. W pierwszym pokazywałem instalację, jak wbić na nasz serwer, a w tym pokażę trochę serwa, no i trochę komend RP dla tych, co jeszcze nie wiedzą. No to dobra, co by tu na początek wam zaprezentować? Może wejdźmy w pomoc, tam coś będzie. Tak, ustawnik to będzie pierwsza komenda wam potrzebna. Tu sobie zmienicie nick na swój, jaki tam chcecie, tylko bez liczb, bo takie są nietolerancyjne. Dobra, i tu jeszcze raz ze mną jest Demonis, przedstaw się. Siemano, ludzie. Co tam jest dalej? Chyba jest logowanie, tak? Ta, najpierw musisz ustawienie niku bodajże. Tak, już to mówiłem. Nick będzie dalej. Tu sobie widzimy Lee, jak jest nobem. Liże mi dupę, on dużo graszy, o proszę. Tak on się lami. Okej, ale tutaj nie będziemy gadać o Lee, tylko o mnie, o HK. No dobra, pierwsza komenda to będzie RP, czyli roleplay. Odgrywanie postaci. Dobrze, możemy odegrać sobie jakąś tam. Co tam ode mnie chciał? Nardo się ze mną grałaś. Tak. Co. Co by to mam mówić? Tak. Jak patrzę na litarz, mnie beka bierze. Tak, o co chodzi? Dobra, o co chodzi? To jest RP, czyli rozmawianie z postacią. Aha, idziemy z nim, dobra. To, co widzicie natomiast na pomarańczowo, to jest czat OOC, czyli niezwiązane rzeczy tak z życiem RP i serwera. No, serwera. I coś jeszcze dopowiesz? Co by tu w sumie dopowiedzieć? No, w sumie ten czat jest związany jeszcze z metagaming. Tak, nie można z niej korzystać na przykład szukając postaci czy tam kogoś innego, bo to jest no, karane po prostu banem albo czymś innym. Dobra, banem to może w starożytności. Dobra, demoniz, wyjdź. No, na przykład coś takiego. Co to mamy dalej? A, demoniz spogląda na Nardo. Tak, to jest także czat do RP. Tylko, że to on kierunkuje naszą postać, jaką akcję daną wykonuje. Mogą być różnego użytku, na przykład zabija wilka. No, zabija to można w sumie zabić, bo teoretycznie są woby, ale już bardziej wyjmuje łuk, czy tam je, czy tam strzela, czy tam co tam innego robi. No, coś w tym stylu. O co chodzi? Jak wiesz, ja, Bartolomeo, Matias jesteśmy w tajnej organizacji. Okej, okay. A jeszcze jest jeden rodzaj czatu, mianowicie jest to czat
Globalny? Globalny, tak, globalny. Dla administracji chyba, co? Chyba tak, ale będziemy robić. A właśnie, może chyba teraz nie jest jeszcze dla administracji, ale może będziemy robić, że tylko Nie, będzie. jest. Jest. No to właśnie on jest i tylko admini mogą pisać z niego. Z No niego informacji moderatorzy też nie też. można używać do metagamingu. No, tak. Co tam jeszcze, bo jakie tam były pojęcia? Co on tu pisze? Jest jedno blisko, trzeba... Dobrze, pokaż mi drogę. Ja powiem coś jeszcze po drodze. Dobrze, po... Yeah. Może jeszcze ukośnik do? A, właśnie, do. No to Doto będzie podążał za Nardo, zaraz napiszę. To chyba bardziej do odtaczenia się używało, nie? Na przykład czekaj, bo były brama dwie się opcje. Otwiera albo coś, do brama się otwiera, coś. To napiszę to ja. Zazwyczaj tak pamiętam, że było. Dobra, w nocy. Bo ja to będzie bez sensu, demon nic, otwiera się brama. Kurde, siedzieć nie mogę. Dobrze. W takim razie daj mi znać. Dobra, idziemy dalej. Kolejne pojęcie to będzie na przykład... Może Power Gaming. Właśnie, to Power też jest Gaming. Ważne. To jest robienie z siebie, jakby najprościej powiedzieć, Boga. Wykokrzanie swojej postaci w RP, że na przykład żadną akcją i dana inna osoba nie może obezwanić tej właśnie osoby. Tak. Oczywiście... Może to zademonstrujemy. Może. W sumie co ty demonstrować? To jest bardzo proste. Po prostu próbujesz mnie obezwładnić i za każdym razem ci się nie udaje mnie. Tak, demon jest mistrzem walki, nie można pokonać i w tym... I te rzeczy. Po prostu jakbym był nieśmiertelny. No dokładnie. Dobra, kolejne pojęcie to jest na przykład CK, czyli charakter kill. Zabicie naszej postaci oczywiście za zgodą, bo bez zgody to są potem problemy duże. Oczywiście możemy dalej grać na serwerze, tylko już pod inną nazwą naszej postaci. Tak. Oczywiście nie dotyczy to właśnie śmierci podczas power gamingu. Wtedy możemy sobie uratować dupę i przeżywamy. Okej, okay, to co tam jeszcze było dalej? DM, deathmatch. Deathmatch, no po prostu zabijanie ludzi bez powodu. Tak, bez ostrzeżenia. Byle najprostsze gdzie. Do zapamiętania. Tak, czyli tego nie należy jak najbardziej robić, chyba że na specjalnej klasie, ale o tym powiem później. Będzie może taką dostać, jeśli do mnie sobie napiszecie i będziecie mogli z nią walczyć. Tak, słucham, znam cię, znasz mnie. Tak. No dobra, możemy iść. Odegramy kolejną akcję. Zatem chodźmy. Dobrze, co tam jeszcze było? Jeszcze był bunny hopping z tego co pamiętam. No to skaczesz bez celu po mapie, ułatwiając jak sobie lift dojście. W momencie skaczę sobie no, po stole. No, jeszcze na golasa. Tak, to jest też między innymi wygłupianie się, no. Robienie takich głupich rzeczy na stole, po tym się już nie chodzi. Oczywiście nie powtarzać tego, co robi ten osobnik. No właśnie, bo to jest bardzo osobnik, oszukuje, kradnie, no i podszywa się po cudze serwery. W końcu do Quentin. Ten bandyta z Gothica 1. Okej, jeszcze był z tego, co pamiętam, Buka Wusing. Czyli najprościej, jakby to wam pokazać,
Załóżmy, że to jest więzienie, nie możemy stąd wyjść, no i robimy na przykład coś takiego, wbijamy w ścianę, no i o właśnie, wychodzimy w ten sposób. To jest bóg, jak widzimy, tego także nie należy wykonywać. Dobra, dałem mu bana, właśnie zaprezentuję komendy teraz. Jest komenda kick i komenda ban. Kick to jest wyrzucenie postaci, czyli można tutaj sobie wejść. A ban to wyrzucenie postaci jakby na stałe, chociaż teoretycznie nie, bo do resetu serwera. Potem już prawdopodobnie ban znika, o ile się nie zapisze. Weź mu daj bana. Będą lecne. Także zaprezentuję teraz na Lee, jak się daje bany, bo już mnie zaczyna wkurzać. Serio? Ja wasz palikot. Jaki on ma numer 8? Dałem mu sełmeczkę. Ktoś mu killa dał. Ja chcę mu PM-a wysłać. Właśnie, za PM-a powiemy trochę zaraz. Jak to było? Ban 8 Reason? Jakiego by to bana mu dać? Jesteś na tym. Szyby banam. Szyby banam. Albo o, Darmorias się napisze. Darmozjad, no. Do niego akurat pasuje. Dobra. Ajajaj, udało się. Prawdopodobnie teraz będzie mi spamił na serwa. Dobra, pozbyliśmy się już Lee i jest całkiem git. Właśnie, jeszcze jest jeden tutaj rodzaj czatu, mianowicie PW, czyli pomiędzy dwoma osobami. Piszemy sobie PM i wysyłamy wiadomość. Oczywiście jest jeszcze krzyk i szeptanie, zapomniałeś? No, no ta... Ukośnik Kaj, ukośnik Esz. Szy. Właśnie, krzyk to słychać na długą odległość, a szept to właśnie na małą. Dobra, jeszcze były jakieś chyba komendy, były jeszcze jakieś? Zapomnieliśmy o jednym, chyba jeszcze pojęciu, a natomiast revenge kill. A, revenge kill, tak, to jest... Zemsta za swoje CK na tym, kto je właśnie uczynił. Tak. Przy okazji jeszcze jest łączona z power gamingiem. MG, metagamingiem. A czy z metagamingiem? Co też no power. Gadam. No power może też, bo zazwyczaj że próbują to zrobić jako kopacze. Tak, no by zwykle. Czemu wszyscy za mną łaszą? Nie wiem. RP robi. Dobra, idziemy do siebie. Masz krzywy ryj. Ty też. Mamy podobne facjaty. Dobra, coś jeszcze teraz a propos serwa. Komendy już wszystkie omówiliśmy, tak? No, komendy Rkona niepotrzebne. No nie, wam się już niestety nie przydadzą. Dobra, jeśli czegoś wiecie, wchodź sobie pod pomoc. Ja tu mówię teraz, co a właśnie, będzie. A pod F7 jest ten, zmiana właśnie, wyglądu, to też jest zaraz przydatne. Właśnie powiem. Style chodzenia to jest po prostu, zmieniamy sobie na styl, na przykład jak chodzili magnaci, strażnicy, czy tam bezi sam. Lub magowie. Chaty. To chyba będzie okazywać, które są chaty wolne, które nie. Chyba to jeszcze nie to działa. To później zrobimy rozpiskę na forum, co? Chaty, no, a nie. A, to czaty serwera, kurde. Myślałem, że to chaty do mieszkania. Tak, tu mamy dokazane wszystkie, o. Do PMB. Dobrze, okej, są wszystkie. Otwieranie, zamykanie tego nie używajcie, bo to nie działa. Drzwi są tutaj bez zamków, same się otwierają. Właśnie, sprint to też ciekawa opcja. Przydatna w RP, jak go wpiszemy, to mamy, o proszę, bieg sprintem, chociaż nie do końca, bo post trochę wolno biega. I to nam reguluje poziom siły. Jeśli nam spadnie do bardzo małego, no to już kończy nam się sprint. No to wygląda na tyle. Co tu mam jeszcze więcej? To już chyba wszystko. Dobra, jeszcze wam podam forum. rp.0.pl. Tak, jak widzicie, wyskoczyło tutaj, nie mam siły, czy już nie mogę być sprintem. To jest forum. Mi właśnie też zabrało siłę. No i siła nam się powolutku jakoś regeneruje. Dobra, a propos serwera, to mamy tutaj kolonie z Gothica 1, addon także mamy, właśnie, zbroje z Gothica 1, ceglany chleb, trójkątne mięso, no i samą nawet czcionkę z Gothica 1, która jest trochę przymała, ale jakoś się tam powiększymy. No i serw póki co się rozwija, nie mamy jakichś tam skryptów jak Noli,
Ale no cóż, przynajmniej mamy graczy, czyli pod tym już aspektem rządzimy. Dobrze, że chociaż ogarniętych tych graczy. No tak, a nie to co Lili. Okej, okay, co to jeszcze powiedzieć? A właśnie, zapomniałem jeszcze pod F7 co mamy. Tu mamy zmianę sobie wyglądu. Co też odwalam? Kurde. Coś mi tutaj się biegnęło, twarz moja. Tak, tu sobie zmieniam jeszcze płeć. Na początku zmieniam płeć, mamy męską i kobiecą, czyli postać jakby gruba i taka chudsza kobieca. Tekstura ciała to jest kolor skóry, mianowicie. Model głowy, to czyli kształt. Kucy, korlinos. Spłaszczona głowa czy tam inna. I tekstura głowy to już sam nasz wygląd. Mamy do wyboru ponad 200 bodajże. Tak czy nie? Co? Zamulaczu ty. Wiesz, w RP się trochę wciągnąłem. A, dobrze. Ale mów, mów. W każdym razie, o, już jest moja twarz, ja sobie nową wgrałem. No i, a w każdym razie moje wielkie osiągnięcie to prawdopodobnie pierwszy serwer nowym GMP, w którym będzie soundtrack z Gothic 1, bo winny był tylko jakiś szum i nic więcej. A tu już mam normalną muzyczkę, jeśli słyszycie, chociaż może i nie, bo jest trochę cicho, ale zapewniam was, że jest. No to co więcej dodać? Zapraszam was na serwa, na forum. No i z pewnością będziemy czekać na nowych graczy. I liczymy, że pobijemy inne serwy. I będziemy się dalej rozwijać, więc w tym już filmiku to wszystko. No i będę się z wami żegnał, do zobaczenia i cześć. Siema.